Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, no, z tej strony, a to jest nowy odcinek z naszej kampanii Zakonem. No i słuchajcie, mamy epicką bitwę pomiędzy nami a siłami Flandrii, nieopodal Tournai, a regionem tejże bitwy jest Łąka, więc słuchajcie, ja tutaj już nie przedłużając rozpoczynam bitwę tymże przesadzonym przyciskiem i w planach mam oczywiście wyprawić naszych wrogów w jednostronną drogę do śmierci. No i co, słuchajcie, przeciwnik ma ogromną ilość pikinierów, więc mogę zrobić nawet ciekawą falangę. Ja co prawda mam tutaj kuszników i jakichś łuczników, więc mogę w jakiś sposób ich tam skontrować. Zobaczymy, czy w ogóle jakąś formację złoży. A jeśli będzie walczył normalnie, no to wyślemy prosto naszych tutaj toporników, których mam tylko 4 swoją drogą w tej armii, więc nie za dużo. Ale myślę, że i tak bez problemu pokonamy tutaj Pięść Króla pod dowództwem Rogera. No, słuchajcie, dzisiaj mam taką lekką serię do nagrywania, bo nagrałem 3 odcinki z Bannerlorda. Nagrywam teraz ten jeden odcinek z Krzyżaków i później mam w planie nagrać jeszcze 2 odcinki, ale nie z żadnej serii, tylko takie dodatkowe, o których wam wspominałem w odcinku wczorajszym. Bodajże już mogliście widzieć jeden z tych odcinków, gdyż planuję wrzucić, nie wiem właśnie, czy ten z Medieval Kingdoms, czy ten z Bannerlorda wrzucę dnia dzisiejszego o 14.30, czyli pomiędzy tak naprawdę, czyli pół godziny temu, że tak powiem, pomiędzy serią właśnie z Bannerlorda, a tą z Krzyżakami. A drugi, nie wiem, najprawdopodobniej w środę, żeby troszkę odczekać, albo też poczekamy do piątku. Zobaczymy, no i co, słuchajcie, mamy taki fajny teren, zaczynamy na takich nizinach i pomiędzy nami jest taka właśnie wyżyna, takie wzgórze. W pierwszej kolejności może rzućmy okiem na jednostki wroga. No to są śmieciowe, słuchajcie, to jest lekka piechota, jakaś tam milicja. No nie mają jednostek tutaj drugo- i trzeciotierowych. To nie jest, słuchajcie, jeszcze ten poziom wyzwania, z którym będziemy tak naprawdę mieli do czynienia, gdy będziemy się bili z Anglikami, bo oni to już mają, słuchajcie, te jednostki takie jak my mają niekiedy pełne armie właśnie tych tej piechoty z bronią szturmową, znaczy się piechoty szturmowej z bronią drzewcową, o, tak chciałem powiedzieć. Dobra, ustawmy ich może tak na flanki tych naszych przyjaciół szermierzy. No i co, zaraz za nimi chciałbym, żeby byli rozciągnięci w luźnym szyku kusznicy, o, najlepiej jakoś w tej formacji, czemu by nie, a zaraz za nimi łucznicy z dalekosiężnym strzałem także w takiej formacji i możecie sobie sami wybierać cel. Teraz ich lekko cofnę, żeby ich ułożyć tak w miarę równo. Okej, okay. Niech będzie tak. Kawaleria, niech będą, nie wiem, ze 2 oddziały na flankę prawą i 1 oddział na flankę lewą. Jemu towarzyszyć będzie z kolei dowódca, a na samym końcu naszej formacji będą oczywiście katapulty i tym razem może sobie te wybuchowe pociski użyjmy. Teraz chciałbym przegrupować wszystko, tylko może bez tej kawalerii i zrobić grupę, taką grupę, żeby szli cały czas w tej samej formacji. O, świetnie, podsuwajcie się. I to co ciekawe, to najprawdopodobniej będą wszyscy się dostosowywali do tempa katapult, żeby właśnie nie złamać szyku. To jest bardzo fajna opcja, powiem wam. I nie mogę tutaj właśnie dać trybu biegania, bo po prostu ma to na celu niezłamanie szyku. Jakbym miał armię w tej bitwie, to właśnie armia też by tak fajnie w takim slow motion się właśnie przesuwała. Może wyślę od razu naszą kawalerię na flanki. Nie wiem, z której strony on wyśle swój oddział, bo to ma jeden oddział jazdy. Ale słuchajcie, to jest jazda do jakiejś zwarci, to w dodatku średnia, więc raczej bez problemu ich pokonamy. Sobie lekko przyspieszę. Czy mi się wszystko nagrywa? Nagrywa się elegancko. Muszę sobie, kurczę, jakiś podgląd zapewnić, może drugi monitor sobie podepnę. Dobra, wiecie co, może moja formacja... Ustawcie się. Niech będzie. Goddammit. O tak. Ok. No i w tej formacji myślę, że może dojść do tak naprawdę zderzenia naszych armii. Ci wy panowie szybko zwarcie szyku, bo tutaj wygląda na to, że kawaleria wroga może chcieć nas zaatakować. No, zdecydowanie tak, więc panowie, formacja. Oj, lekko złamaliście szyk. To nie o to chodziło, wiecie co? Może jednak anulujcie ten szyk, co? No i co? Jeden oddział szermierzy do pomocy. Drugi z kolei tutaj. Wy panowie utrzymujcie linię. Dobra, tymi dwoma zajmę się flankowaniem. Jeden oddział na dowódcę. Drugi z kolei tutaj. A wy panowie w to miejsce także. Dobra, nasze pociski wybuchowe już coś tam strzelają. Ja bym chciał wycelować
bardziej w to miejsce. I wiecie co, ludzka? To jest bardzo ciężka sytuacja. Lekko chyba wycofam tych kuszników, albo nie. Powinni wytrzymać. Wiecie co, zaraz kawaleria ich powinna wesprzeć, więc mam nadzieję, że to się uda wszystko. Dobra, tutaj rozbiliśmy łuczników. Szybki nawrót, a tą armię może ruszymy z kolei na tę jazdę. Wiesz, wiecie co? Wy możecie od razu ruszyć także na tą kawalerię. No i co, wesprzyjcie tutaj tą główną siłę, bo nie, jest tu nie za ciekawie. Dobra, teraz tymi zamykamy wami, panowie, nawrót. Dobra, zróbcie taki kocioł w tym miejscu. Wy się ustawcie w to. O, oddział dowódcy. Zobaczmy. No, nasza zakonna kawaleria powinna sobie poradzić tutaj bez problemu. Dobra, szybki nawrót na tych łuczników. Dobra, wy panowie od pleców zaatakujcie. O, świetnie, wódz wroga nie żyje, właśnie tego chcieliśmy. No i co, może tych kuszników lekko wycofam gdzieś w to miejsce i ruszymy na plecy ich, na ich plecy po prostu, naszymi łucznikami. Niech katapulty może już nie strzelają, bo spore straty ponosimy. No, bo to trafia naszych, to dosyć mocno. Wiecie co, ten oddział niech walczy w zwarciu już bez formacji i dobijcie ich sobie na spokojnie. Dobra, teraz wy z kolei, panowie, zajmijcie się tym oddziałem, wy zaś tym, a wy uderzcie w to centralne tutaj miejsce. Dobrze, wy możecie sobie podobijać tutaj już niedobitków, jakkolwiek to brzmi. No i co, chyba powoli bitwa tak naprawdę jest wygrana. Świetnie. Pomóżcie także, dobijajmy do końca, żeby nikt tutaj nie uciekł. Jeszcze tę jazdę tutaj doślę, żeby po prostu zajęła się tymi uciekinierami. Nie chcą, wiecie, żeby się jednak później przegrupowali. Okej, bitwa wygrana, świetnie. Prosta bitewka, ale przyjemna. Dobra, kawaleria, wy lekko panikujecie, nie wiem dlaczego. No cóż, więc może atakujcie tych, a wy z kolei na ten oddział wróćcie. Dobra, wy ostrzelajcie tych. Okej, można się kusznicy. Walka w zwarciu i także tutaj ręcznie podobijać ich, a łucznicy niech nie strzelają, też walka w zwarciu, biegnijcie sobie za nimi, świetnie. Dobra, no i chyba to wszystko, można przyspieszyć i poczekać, aż już powoli ich tutaj sobie dobijemy elegancko. Dobra, tutaj ucieka jakieś 20 ludzi. Wiecie co? To może ja tam doślę oddział tej kawalerii, żeby ich tam dobili. Nie wiem dlaczego ci panikują, już jest po bitwie, a ci zaraz by się chcieli złamać najchętniej. No nie typowe. Dobra, dalej. Tutaj wszystkich rozbiliśmy. Świetnie. Wy możecie jeszcze dogonić ten oddział. No i poczekamy już, aż bitwa się zakończy. Jeden tutaj oddział naszych toporników nam spanikował. No bo jednak przyjęli na siebie impet jazdy oraz główny atak tutaj jednostek wroga, ale i tak bitwa wygrana. No ciekawe mnie bardzo statystyki, kto najwięcej zabił. Myślę, że ci, że na pewno w pierwszym miejscu, w pierwszej kolejności nasza kawaleria, a zaraz po nich zapewne ci topornicy. Dobra. Podobijani, wy panowie także się nie nudźcie. Idźcie sobie na nich, to jeszcze idzie z 30 ludzi. No, 36. Dobra. Wy prędko na tych. No i lada moment, przechodzimy już do mapy kampanii. Wiecie co? Tutaj może sobie obejrzmy taką rzeź. Ja bym chciał, żebyście panowie ich rozstrzelali. Skurcz, co wy na to? Tempo normalne. Uwaga. O, słuchajcie, ale został tutaj w głowę. Piękny strzał. Okej, okay. Koniec bitwy, świetnie. Zdecydowane zwycięstwo, straty minimalne. No, 300 ludzi niespełna. Kto nas zabił najwięcej? No, kawaleria zabiła aż 300, jeden oddział. No i ci zabili tak ponad stówkę, poza tym oddziałem, który spańkował, ale i tak fajnie się spisali, powiem wam, że ci nasi miecznicy także ogromne straty zadali wrogowi, naprawdę. No i ci kusznicy, dziwo też, naprawdę sporo zabili, chociaż mieli tak naprawdę, nie mieli fajnej linii do ostrzału, bo jak wiadomo, kusznicy nie mogą strzelać górą, czy też parabolą, muszą właśnie mieć taką soczystą linię, jak chociażby jednostki z bronią palną. No i tutaj, pomimo tego, pomimo tej blokady właśnie terenu, jednak się popisali. Jestem z tego dumny, z mojej armii. No i co? Teraz wypadałoby zająć właśnie to miasto tutaj obok. Następnie ruszymy chyba na Orlean. Nie, Orlean jest niżej.
Tam jeszcze jest jedno miasto, to nie jest Paryż, tylko coś tam nad tym. No i jak sobie to zajmiemy, można ewentualnie wysłać naszych dyplomatów tutaj do króla Flandrii, żeby zażegnać nasz kryzys. No i no bo te miasta mi zdecydowanie wystarczą. Dzięki nim już będę miał tak naprawdę swobodne pole do organizowania wyprawy na Anglię. A ta, jak już przypominam, nie będzie taka prosta jak wojna z Flandrią, bo jednak te angielskie siły no, są o wiele lepiej zorganizowane. Są po pierwsze, tak, nie są po pierwsze rozproszone, tak jak właśnie siły Flandrii. No i także te ich jednostki są bardzo mocne. Łyczek tutaj soczku. O, świetny sok pomarańczowy. Dobra, troszkę długo się ładują te ekrany. Szkoda, że tego lepiej nie zoptymalizowali, no ale jednak silnik Attili jest zdecydowanie niedopracowany i sama w sobie optymalizacja daleko tak naprawdę odbiega od jakiejkolwiek dodatniej. No bo jednak ktoś posiadający komputer za, nie wiem, chociażby paręnaście tysięcy złotych i tak nie jest w stanie posiadać stałej liczby klatek, żeby to płynnie chodziło. Dobra, przyjmijmy wojowników. No i co, możemy sobie teraz podejść tutaj. Jak to wygląda w oblężeniu? Zobaczmy. Ty oblegasz, tak? Tak. No, słuchajcie, możemy na automacie to zająć. Tak jak już mówiłem, nie będę tego grał, no bo no za dużo to jest jednostek. W przypadku, gdy jest więcej niż chociażby 4000, czy nawet 3,5, to już są ogromne lagi, zwłaszcza w mieście. Więc dajemy sobie tutaj automat. Oj, nawet coś przycięło. Okej, straty niewielkie. 2000 ludzi, znaczy niewielkie, no to stosunkowo duże. No ale jednak jest to oblężenie. Dobra. Okej, ta armia także zginęła. Aha, to jest Rua, no tak, zapomniałbym. I z ciekawości, czy już teraz w tym momencie Flandria chciałaby się dogadać? Zobaczmy. Chciałoby się, ale ja wolałbym jednak zająć jeszcze to miasto. Dlatego się z tym troszkę wstrzymam. Pytanie, czy ktoś odjedzie, dojdzie tam? Nie, nikt tam jeszcze nie dojdzie. No to ja Blitzkriegiem postaram się tu zająć. Nie jest za bardzo bronione, więc myślę, że bez problemu sobie to zajmiemy. Tutaj mam jakiegoś kapłana. Czy ja mam w okolicy czempiona? Albo kogoś? Zobaczmy. Nie. Ten przyjaciel jest tutaj na Bałkanach. A drugi? Drugi także. No to niedobrze. No zaś szpiedzy. Jeden szpieg jest w Anglii. No i właśnie, rzućmy okiem na to, co Anglicy tutaj posiadają. No mają na pewno ciężkich włóczników już tutaj późniejszej epoki. Mają, właśnie, słuchajcie, Anglicy mają te cholerne longbowy, więc oni nas zdecydowanie na dystans wysiekają. No, naprawdę, oj, to nie będzie prosta bitwa. Ale co, te armie nie zdążą chyba dojść na czas, tak mi się wydaje przynajmniej. No, słuchajcie, nie ma opcji w ogóle. Może lekko z tyłu go tutaj ustawię. Jakie one mają w ogóle zasięg? One mogłyby zaatakować Antwerpię i ją oblegać, ale także nie mieliby chyba szans, bo no, tutaj jest garnizon. No ma tutaj te fajne jednostki, dobrze. Myślę, że możemy sobie zakończyć turę. Pójdźmy sobie w morale. I ewentualnie rzućmy okiem na dyplomację. Czy ktoś chciałby nam pomóc z Flandrią? Nie, nikt by nie chciał. W ogóle można by z Irlandią, albo też ze Szkocją już nie ma, Szkotów podbili. Albo też z Walią nawiązać sojusz przeciwko Anglikom, chociaż oni z tego co widzę mają sojusz. No i to się raczej nie uda. A może małżeństwo? Dyplomatyczne? Co to na to? Nie, nie są zainteresowani. Okej. No to słuchajcie, ludzka, możemy sobie skończyć turę, tylko jeszcze tutaj rozdam umiejętności naszemu wodzowi. Pancerz oraz to. Okej. No i chyba git. Ile nam jeszcze brakuje do zrobienia imperium? Czterech miast. No to słuchajcie, zajmiemy sobie Rua. No i po zdobyciu tej pierwszej prowincji tutaj południowej Anglii już będziemy mogli stać się imperium. Świetnie. O, i możemy wyznaczyć gubernatora. No wow, ile w ogóle tych miast tutaj już mamy. Przydałoby się coś w tych rejonach. Chociaż widzę, że nikt nie może sprawować tego urzędu. Może kupiec. Tego gdzie pytanie? Wiecie co, może w Brunszwiku? Świeżo zdobytym mieście. Jak najbardziej przydałby się jakiś zarządca. I tutaj sobie dajmy. A, niech będzie to bogactwo. Dlaczego by nie? Oraz pan gubernator dostaje awans tutaj w kierunku ładu publicznego. O. Okej. Okay. Koniec tury. Zobaczmy na kontrofensywę ze strony Flandrii. Czy w ogóle zdecydują się na jakiś atak, czy jednak dośną swoje siły tak naprawdę w obronie miast. No, interesuje mnie to bardzo.
Myślę, że jednak zdecydują się bronić tych swoich południowych miast tutaj z południa Francji, jak chociażby Orleanu, bo jednak sytuacja Rouen jest w jak najbardziej niebezpiecznym położeniu i chyba nie są w stanie tego obronić. W ogóle dajcie znać, ludziska, czy byście chcieli zobaczyć kolejną serię z Warhammera 2, czy też z Medievala 2. Bo rozważam właśnie opcję, oczywiście serię z Total War'a, bo planuję na kanale mieć taką właśnie zasadę, że będzie zawsze jedna seria z Total War'a i ewentualnie jeszcze jakaś druga z jakiejś gry poza tutaj serią Totalnej Wojny. W tym przypadku jest to obecnie Bannerlord, bardzo fajna także seria. Dla tych, co jeszcze nie byli, zachęcam do obejrzenia sobie. Podbijamy tam bezkresne stepy. Czemu towarzyszy nam świetna muzyczka stepowa? No, słuchajcie, świetna, naprawdę. Jest ta mapa zrobiona w Bannerlordzie, ale z tego co widzę, no to muzułmanie także tutaj wysyłają jakieś siły i chcieliby chyba zająć tutaj Iberię, na to wygląda. No. Tutaj z kolei Trevir gdzieś przesyła jednostki. Ciekawe na co, muszę zobaczyć, z czym się biją. No, to może być ciekawe. Wow, ile armii to mają. Na coś chcą ruszyć. Możliwe, że się dalej biją z Chorwatami. A ci Duńczycy dalej sobie nie odpuścili właśnie tego wschodu. No powiem wam, że ten desant na tych moich terenach no jest dosyć nieprzyjemny i nie zdziwiłbym się, jakby faktycznie chcieli mnie zaatakować, chociaż no jednak mamy potężnego sojusznika w postaci Węgrów. No i faktycznie z nimi Duńczycy nie mają najmniejszych szans. W ogóle gram sobie teraz kampanię z Seldżukami prywatną, już sobie o tym wspominałem. No i powiem wam, że kurczę, Niemcy, cesarstwo, nie? Zajęli cały Egipt. Wow, naprawdę rozbili wraz z tymi plemionami etiopskimi Ayyubidów. No naprawdę, niezła sprawa. Tutaj w tej kampanii Ayyubidzi się jak najbardziej trzymają. No, fajnie jest to zróżnicowane, że nie ma tak, że zawsze dane frakcje wygrywają. Tutaj właśnie jest to fajnie tak zrobione, że raz ci, raz ci. W ogóle Bizancjum bardzo fajnie się rozrosło, tak w fajnym stylu, że część miast podbijają na zachodzie, a część na wschodzie, tak właśnie w stylu Rzymu, że nie dążą jakby do podboju tylko w jednym kierunku, tylko faktycznie podbijają wszystko wokoło i tak poszerzając z każdej strony swoje granice. To jest dosyć ciekawy sposób. W podobnym stylu Osmanie tak naprawdę prowadzili, Osmanowie właściwie prowadzili swoje kampanie. Widzę, Akka upadła. A to już chyba dawno. Albo niedawno? Nie, chyba oblegali, słuchajcie. A Jubidzi oblegali Akkę chyba jeszcze w zeszłej turze. Tak mi się wydaje. No, nieźle, nieźle. Frakcje zniszczone. Mediolańskie rodziny szlacheckie. No, kolega nam tutaj podsyca niezadowolenie. O, widzę, nasz szpieg w Edynburgu nie żyje. Szkoda. No, dużo osób umarło, niestety. No i mamy zimę. Mamy zimę, ale z tego co widzę, to miasto pozostaje niebronione i możemy chyba je zająć tak. Co jest? Czemu nie mogę go atakować? A coś chyba to jeszcze zostało z komunikatów? Tak? Nie. Oj, czy mi się coś właśnie zbugowało? Słuchajcie, tak czasem jest, że jak sobie nie kliknę w te niektóre elementy, to lubi się zbugować. Raz tak właśnie miałem podczas grania Anglią. Nie wiem, poodznaczam sobie to wszystko i powinno już być dobrze. Jak nie, to ewentualnie wczytam nagrywanie i to wznowię. Dobra. Okej, okay. I czy już teraz mogę? Zobaczmy. Goddammit, zbugowało się, kurczę blade. Jakoś to się dało, pamiętam, odblokować, ale nie wiem w sumie jak. No nic, słuchajcie ludzko, muszę to wczytać, więc widzimy się za chwilkę, jak już to się najprawdopodobniej odbaguje, więc do usłyszenia za chwilę. No hejka hejka, jestem już, no i już na szczęście nie ma tego błędu, ale widzę, że tutaj panowie z Treviru zdecydowali się chyba na zajęcie Rua. Czy oni w ogóle toczą ze sobą bitwę? Zobaczmy. Nie, to są sojusznicy, zapewne chcieliby ich bronić, na to wygląda, ale dosyć mocno im spadły relacje. No więc co, słuchajcie, z nimi także, jak widać, nie byłoby prosto, bo oni też mają takie kozackie jednostki, wow. A jakie statystyki mają ci moi? No słuchajcie, mają o wiele lepszą walkę w zwarciu, są o wiele lepsi. Dobra, ale ja myślę, że sobie zajmę tutaj na automacie to miasto. Jedną armią
Już nie będę tego grał, bo słuchajcie, no to jest garnizon w wysokości 4 oddziałów, więc nie ma sensu. Strata czasu by była. Okej, okay, automat. Świetnie. O, straciłem oddział, szkoda. Jak w ogóle tutaj ludność wróła? No, nawet ciekawa. O, słuchajcie, ale to wszystko będą musiał przekonwertować, bo to jest... Z tego co widzę, nie nasza kultura, bo to jest kultura zachodnioeuropejska. My jesteśmy z tej wschodnioeuropejskiej, chyba. Aha. No niestety. Dobrze, no to teraz ustawię tryb granizonowania, żeby na tym śniegu za bardzo nie wymierali. No i co, jak to wygląda? Myślę, że możemy zaraz zagadać do Flandrii i pytanie, czy teraz byście panowie chcieli w końcu się dogadać? Chcą, świetnie. Ale co wy na to, żebyście zostali moim lennym, albo moją, co lepsza, marionetką? A jak będzie przekupił? Co wtedy? O, tyle? O, słuchajcie, dajmy mu. Oni są słabi, troszkę na tym mogą zarobić. Mi pasuje. Dobra, i tym samym mamy bezpieczną granicę. Zostaje tylko wojna z Mediolanem i ja może wszystkim moim sojusznikom wydam tak naprawdę rozkaz do atakowania właśnie Królestwa Mediolanu. Czemu by nie? A ja zajmę się w międzyczasie przegrupowaniem swoich sił na granicę z Anglią. Dobra, tu w ogóle jaki cień pada, to chyba chmura jest wyżej, tak? No, fajnie to zrobili, słuchajcie, że ten cień tak pada na to miasto. Okej, wiecie co, ja przestawię ten oddział. Nie wiem skąd w sumie, skąd bym chciał atakować? O, może w to miejsce. Dlaczego by nie? I kolejny także obok. Świetnie. Zgaduję, że już jak tu ich ustawiam, to już nie mogę. No, już nie mogę dać im trybu tutaj garnizonu. O tych też się nie boję, bo tutaj mam sporo sojuszników, więc także w to miejsce ich tutaj postawię. Dobrze. I rzućmy okiem na tę armię, bo tutaj straciłem jeden oddział niestety. O, mogę ich ulepszyć, świetnie. I kawalerię też. Fajnie. Przydałoby się zrobić jakieś centrum werbunkowe. Czy tutaj są ludne miasta? O, Tournai jest bardzo ludnym miastem. Słuchajcie, naprawdę. Ja sobie to może zmienię na Cytadelę. Dlaczego by nie? Mamy, widzę, artykuły przemysłowe. O, słuchajcie, i kuszary są od razu, tak? Jakie to są? To będą chyba te nasze, jakie sobie nawrócimy. No to fajnie. Znaczy nawrócimy, jakie sobie przebudujemy. Majątek książęcy. Wiecie co? Ja się pozbędę póki co tych dwóch rzeczy, bo muszę jeszcze znaleźć miejsce na jakiś kościół i inne tego typu tutaj pierdółki. Dobra, rzućmy okiem na agentów. Pan Champion pokaże mi także, co się dzieje w Mediolanie, bo no Mediolan ma z lekka przekichany, muszę przyznać, bo ma sporo wrogów. No później na końcu możemy papieża podporządkować, bo czemu by nie? Z tego co wiem, są nieprzyjemne konsekwencje. W sumie podobną sytuację zrobiliśmy podczas pierwszej kampanii na moim kanale. Graliśmy wtedy Jerozolimą. Kto nie widział, może sobie rzucić nad okiem. A uwierzcie mi, było to naprawdę ciekawe zajście. Jak armia krzyżowców wtargnęła tutaj na plac świętego Piotra. No fajne to było. I wiecie co, chciałbym chyba z Duńczykami zagadać o jakiś tymczasowy chociażby pakt o nieagresję. No bo lekko się obawiam, że oni mogą mi tutaj wjazd zrobić. Chociaż z czym oni się biją, poczekajcie. Z kim oni się biją? Duńczycy. Duńczycy biją się, aha, z tymi moimi sojusznikami. Oj. No to nie wiem, w sumie można by ich zająć niedługo. Nie, dobra, wiecie co, nie będę nic podpisywał. A nawet, słuchajcie, ja im zabiorę pakt o nieagresji. I odetnę ich od handlu. Będą tym samym przez to nieco biedniejsi. A po prostu, oj. Chyba mi niedawno go podpisaliśmy, więc... Mogą to lekko inni ująć jako czyn zdradliwy, ale chyba dobrze widzę? Tak, słuchajcie, po tym jak stracili handel z nami, to wygląda na to, że chyba wymierają teraz przez to, bo wcześniej chyba nie wymierali, nie pamiętam, poczekajcie. Nie, to chyba chodzi o przez śnieg, chociaż Duńczycy powinni raczej mieć odporność tutaj na przemieszczanie się na śniegu. No dobra, no nic, rzućmy może okiem na wszystkie nasze miasta, bo przydałby się tak naprawdę, o, Brunswick przebudować. Dokładnie tak. Jedne pola sobie przebudować. Zróbmy sobie na przykład niech będzie młyn pszeniczny. Ten teatr. Tak, żebym chciał. Niech będzie to... W ogóle jakie piękne są w ogóle te grafiki. Słuchajcie, naprawdę. Genialnie to wygląda. Mi się to zawsze podobało.
Niech będzie to drukarnia, a tego się tutaj pozbądźmy. Dobra. Higiena wystarczy? Wystarczy, sobie to ulepszę. Dlaczego by nie? A tu z kolei żywności chyba nie wystarczy. No, zdecydowanie nie wystarczy. No i pytanie co teraz, bo chciałbym sobie w tym miejscu zrobić tak naprawdę ulepszyć to. Ale nie mogę, bo nie stryknie. No, no nic, niech będzie tak jak jest. Dobrze. Kijów, w Kijowie. Ktoś nam zginął może? O, jeden szpieg nam zginął, to sobie możemy wziąć nowego. Tutaj z kolei ulepszę sobie hodowlę świń. Dobra. Okej, niech będzie to. No i chyba wszystko. O, jeszcze Wilno. Mam fajnie już rozdysponowane. No, już mam wszystko sobie ułożone, elegancko nasze państwo ludziska tak się prezentuje. Nie jest co prawda jednolite, ale no tutaj mamy naszego sojusznika. Oj, pomiędzy nami są to Węgrzy, więc za bardzo nie ma jak tego zająć. A nie chciałbym jednak ich atakować. Myślę, że do końca gry sobie pozostanie w sojuszu. No i tym samym przedstawię wam nasze tutaj tak naprawdę wyzwanie na tą kampanię. Zamierzam zająć, myślę, że całe Wyspy Brytyjskie albo ewentualnie bez Irlandii i sobie ich wtedy podporządkuję. A następnie uderzyć na Skandynawię. Myślę, że to wtedy mógłby być już taki wystarczający objective, żeby zakończyć tę kampanię. No bo nie wiem, słuchajcie, jak ktoś ma jakieś propozycje, żeby coś innego robić, no to śmiało piszcie. Z góry mówię, że raczej nie zdecyduję się na podbicie całej mapy, bo na pewno nie na tym submodzie Bran, bo no, tutaj każda frakcja ma ogromną ilość armii. No i to, bo wiecie, to troszkę by się mijało z celem, za długo by to trwało, a nie miałoby to za bardzo żadnego wyzwania, po prostu musielibyśmy co chwilę dawać bitwy na automacie i podbijać, a wolę sobie zacząć jednak nową jakąś serię, bo jednak wiadomo, te początki są o wiele ciekawsze, przynajmniej według mnie, jeżeli już late game'y, więc co, chyba jeszcze zakończmy sobie turę, jeszcze jedną sobie rozegramy. Bardzo mi się jednak podobał faza late game'u w kampanii u Ragnaroka z Mongołów na Stainless Steel. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. Osobiście jest to chyba mój ulubiony let's play u Ragnaroka. Dodam jako ciekawostkę, że podczas gdy tworzyłem spolszczenie, no to właśnie towarzyszył mi głos właśnie Ragnaroka, bo tak naprawdę obejrzałem tę serię ze dwa razy. Raz tak wiecie, na spokojnie, że faktycznie oglądałem, a drugi raz właśnie podczas tego spolszczenia sobie fajnie słuchałem. A gdzie Anglicy idą? Czyżby Anglicy chcieliśmy na nas zdesantować, czy jednak pomóc tam na Półwyspie Iberyjskim? No, powiem wam, że niezbyt mi się to podoba, bo jednak chciałem z nimi potoczyć taką sprawiedliwą batalię, a jednak jak oni się tutaj wycofają, no to nam nieco ułatwią sprawę. No nie wiem, zobaczymy jak będzie. Myślę, że się troszkę oddalam od mikrofonu, ale mam taki odruch. Dobrze. No, słuchajcie, Mediolan nie ma opcji tego odbić. Za dużo armii idzie w jego kierunku, naprawdę. Totalnie nie ma opcji. No, Mediolan ma, może ma dużo tych armii, ale są tak rozproszone. God damn it, czy oni idą właśnie na Frankfurt, jak dobrze widzę? O, będą chcieli iść chyba. To wiecie co, ja tam jedną armię wrócę, żeby ona w razie broniła miasta. No bo jednak muszę przyznać, że tyle armii bez problemu by sobie je zajęło, bo chyba granicę, no nie mam tam wielkiego, muszę zobaczyć. No ci Hafsydzi są naprawdę silną frakcją i dosyć mocno się trzymają, jednocześnie podbijając, a przynajmniej rozpoczynając nowe kampanie na Półwyspie Iberyjskim. No, aż dziwne. Chyba chcą dokonać to, czego Maurom się nie udało, przynajmniej w tej kampanii. No, nieźle naprawdę. Fajnie się to wszystko układa. Kurczę, lekko mi zaschło w gardle, nie mam niczego, żeby się napić. No, niestety. No, tak się niebezpiecznie zdesantowali przy Gdańsku. Szkoda, że nie mogę zrobić tutaj czegoś takiego, jak po prostu zrobić blokady, że oni tam nie mogą przejść, bo tam jest moje miasto. No, to jest troszkę źle zrobione według mnie, Fatyli. Jakby to faktycznie działało jako taka blokada, że wiecie, mogę tam zablokować, że kogo chcę, tego wpuszczam, kogo nie chcę, to nie wpuszczam, to wtedy byłoby o wiele lepiej. No, ci Węgrzy chyba chcą kontrolować Morze Czarne w pełni.
No nie zdziwiłbym się, jakby zaatakowali chociażby Turków Seldżuckich, albo też Bizancjum. Zaraz sobie rzucimy okiem na to, jak się Bizancjum rozrosło, bo z tego co wiem, to naprawdę fajnie. Już mam dosyć sporo tutaj ziem. Bizancjum chyba jest jedną obecnie z najpotężniejszych frakcji. Osobiście mi się bardziej podoba właśnie takie Bizancjum w formie właśnie tego XIII wieku, niżeli to z V wieku, świeżo po podzieleniu Imperium, które chociażby widzimy w podstawce. Tutaj ci Bizantyjczycy jednak wyglądają, nie wiem, o wiele lepiej. Mi się o wiele bardziej podoba właśnie ta frakcja w tej już późniejszej epoce. O, słuchajcie, jak te tury długo lecą. God damn it. Nie, słuchajcie, ja to od next odcinka zacznę wycinać, tak jak to robiłem wcześniej, bo no, nie ma co. Słuchajcie, to jest dobre 5 minut straty cennej kampanii. No, Mekka, coś tam patroluje sobie. O, i przydałaby się taka flota z okrętami, z armatami, tak wszystkie te tutaj armie desantowe postrącać na samo dno. O, to byłoby klimatyczne. O, znowu Mediolan. Uuu, wow, Jerozolima upadła całkowicie. A to muszę zaraz zobaczyć. To muszę zaraz zobaczyć, pokażcie mi, jak to wygląda. O kurczę, słuchajcie, Ajubici zajęli nawet Cypr. Co prawda my się z nimi bardzo lubimy, ale no, powiem wam, że naprawdę, ta koalicja tutaj muzułmańska, to jest, wow, nieźle. Naprawdę. No, Węgrzy mogą mieć naprawdę trudnego przeciwnika, bo Ajubici są zaraz po nas najsilniejszą frakcją. Jak tam w ogóle Turcji i Bizancjum? Słuchajcie, jak Bizancjum spadło. Chyba jakiś kryzys mają, zobaczmy. Bizancjum. Nie, no mają sporo sił. Nie wiem, dlaczego tak słabo im to wychodzi. Dziwne. A to może oni się biją z tymi, z Serbami? Bizancjum. Nie, lubią się. W ogóle zobaczcie, ile to jest armii tutaj, słuchajcie, jest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pełnych armii Serbów. No, absurdalny wynik. Ale głodują, więc za długo też nie wytrzymają. I zobaczmy sobie, jak tam w ogóle Mediolan. No słuchajcie, Mediolanu bronią nawet tutaj dobre jednostki. No, są to spieszeni zbrojni, wow. Rzućmy okiem na populację. O kurczę, słuchajcie, się nie spodziewałem, że w Mediolanie jest aż tyle tutaj ludzi, naprawdę sporo. A jak tam Rzym w ogóle, mogę zobaczyć? W Rzymie populacji mamy 70 koła, no to nie tak dużo. Rzućmy też okiem na Konstantynopol. Słuchajcie, spadł, to widzę, Bizantyjczycy za bardzo zarządzać nie potrafią. No jak widać, tutaj słaby ład publiczny. Jedzenia chyba im nie starcza, chociaż mają aż 108, więc dziwne. No może miasto wymaga więcej, nie wiem. Bagdad może być chyba najbardziej liczny, tak mi się wydaje. W ogóle jakie miasto jest u nas najbogatsze? Zobaczmy. Turnem, czyli to co zajęliśmy, wow. Chyba przez ten przemysł, no, słuchajcie, on 2,5 koła tutaj generuje. No, to jest naprawdę niezła tutaj liczba. I ja sobie zrobię chyba te koszary w Turnę, no. Zdecydowanie koszary, żeby móc wyrobować sobie armię w tym miejscu. Oraz ten majątek dworski może bym też sobie przerobił na nasz odpowiednik. Albo w sumie... Nie, dobra, to wywalę. Hodowlę świń sobie zmienię. O tutaj. Wiecie co, ja ten przemysł wykrzanie. Bo tutaj jest, w ogóle jest ten, jest marmur, ale nie, to jest kamień. No tak, zapomniałem, że w Medieval Kingdoms to zmienili, bo w podstawce to był marmur. I bardzo mi się w ogóle podobał ten budynek kamieniołomu, no fajnie to zrobili. No to co, jak to chcemy zrobić? Brakuje mi to higieny. Nie, wiecie co? Tu zrobię higienę, tu zrobię kościół, a tu zrobię marmur. Niech będzie w ten sposób. No i co, Anglicy gdzieś płyną, z kim oni w ogóle się biją? To jest też istotne. Anglicy biją się z Kastylią. Z Kastylią i z Chorwacją. Nie, no wątpię, żeby na nich płynęli. Raczej nie. No nie wiem. Tak czy siak. Tak czy siak. Wiecie co? Ja tutaj to sobie może na spokojnie te wszystkie armie przegrupuję i już przygotuję do inwazji, bo w następnych turach ruszymy prosto na lądy, najprawdopodobniej. Nie chcę was już tym męczyć, więc dzięki serdecznie za uwagę. Dajcie znać o sobie w komentarzach, ocencie film. No i co? Do usłyszenia. Hej, hej.